Dobra, ja już wbijam do was. Cześć. Cześć. Nie, to przywitaj takie. Cześć. No to sobie pozbieram całą kasę, jaką mogę sobie pozbierać z moich wszystkich robotów. Wow, zero. Cześć. 170 tysięcy, o. Ja może Battle Arena spróbujemy? Czy nie? Nie, 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 lagi. Czemu nie? 70 tysięcy. A, Bufernikus. Tak. Ej, to powinno mieć tu jakiś punkt łączeniowy, na przykład, że można było sobie SMG wsadzić, czy coś. I teraz tak. Pierwsza Tesla, 540 tysięcy. Druga. 2 296 000. 60 tysięcy. Zero. Zero. 300 tysięcy. I 1 600 000. Aktualnie mam 5 milionów jej. Kurde, ja trzeba kolejki. Przygotować szybko robota na bitwę o Anglię. Bitwa o Anglię? Tak. I ktoś musi zrobić jeszcze Londyn. Jako robota, żeby go zbombardować. Ja bym chętnie ten smolec cały odebrał w Warcraftie. No, to tak. Żebyście wiedzieli, wprowadzili oczywiście igłę. No, muszę chociaż wytłumaczyć. Tyle, koniec. Tak. Wiecie, nie wprowadzili w update'cie, ale to jest prawda, no kurde, informacja o aktualizacji była taka biedna po prostu, tylko i wyłącznie, ja będą śmigła. Koniec. I no. Tam naprawiliśmy parę bugów. No. Tyle, nie? Co się stało? I tak, kupiłem sobie śmigło. Gdzie jest to śmigło? Tu jest. Ej, idealnie pasuje do mojego robota. Widzisz? A mam pytanie co do tych mniejszych. One mają 3 punkty łączniowe, tak? Tak. Jeśli dobrze rozumiem. Tak. I nie da się ich pionowo ustawić. Co? No, bo mi wraca... W sensie, że... Bo mi wtedy... Ja mogę tylko obrócić. A, w sensie nie da się ich obracać? Czekaj, zaraz zobaczę. Da się obracać, ale mi cofało. Dobra, już nic. Nie wiem, ale... Może jakieś czas... bugi, mam wrażenie. No. Bo po prostu jak postawiłem go pionowo, on chwilę był, a potem no wróciłem go do poziomego jakby. No, da się obracać. Ale dobra, już... chodźmy na ten. Ja mam mały problem, bo... Jaki problem? Mam śmigło i ono mi nie działa. Masz za ciężkiego robota. No. Nie no, serio, po przekroczeniu jakiejś prędkości on mi przestaje kręcić. No tak, bo widocznie tak. To właśnie to jest to, co Kuba mówił, nie? Tak. Że jak są duże i małe, to te duże mają większą prędkość. Ale ja te duże używam. On mi przestał się kręcić. Boże, twój robot się nie robi. Boże, masz za ciężkiego rzeczywiście. A, Tesla, która jest jedna z najlżejszych. Jest wolniejsze przez to, no. Nie. Szkoda, myślałem, że to jakoś fajnie pomoże. Nie działa. Chociaż mógłbym pokombinować i zamiast tego sobie dać tutaj... Fernikus, co się stało? Fernikusa wywaliło. Wow. A, i tak, przy okazji to właśnie Maciek prowadzi teraz live. Tak, ja prowadzę live'a i Tomek też. Nie, ja nie prowadzę live'a. Co, nagrywasz, tak? Tak. Aha. Taki szybki materiał chciałem zrobić, ale pewnie nie wyjdzie. Ile to w ogóle zabiera CPU? 150 i... Nie, czekaj, tak? Nie, tak? Nie pamiętam. 100 i 50. 150 właśnie. No, czyli dobrze pamiętałeś, 150.
No. Łącznie. Ale to tak mi fajnie tu pasuje do tego robota. Po prostu idealnie z tyłu między silnikami się mieści, nie? Tomek, bijaj. No, bijaj Tomek. Live'y czekają. Okej, okay, dobrze. To in deathmatch. Tak. Dobra. Maćka nie ma. My tu będziemy grać? Co? Jak to mnie nie ma? Pernikusa. A, miście ja nie mam. My tu będziemy teraz grać? Tu się okaże, że Tomek po robota będzie. taki troll dla was zrobiłem. Dorzucało nas i nagle nie. Kupiłeś robota. Oczywiście. I dołożyłeś miło. Mm. Ojejku. Tomek. Wyczuwam zło. Cześć, zaraz tam polecę do ciebie. I robot już jakoś tak w miarę wygląda. Jeśli mnie dogonisz. Ja z prędkością 220 mil. Cześć. Wow, zjadłem kolesiowi połowę robota. Trzema strzałami. Oj. Tomek. A ja do tyłu leciałem. Uważaj, gdzie latasz. Bez tego śmigła moja też. Rakietnica! No nie, rakietnica się zbagowała na mnie. Zbagowała się na ciebie. Albo nie, nie wiem. Myślałem, że ją zabiłem, a jakby nadal byłem namierzony. O Boże. Nie wiem, co się stało. Dobra. Robot nie jest jednym z najlepszych, z tego co już widzę. Ktoś się rozłączył od nas? A, snajper mnie namierza. Pomocy panowie. Już lecę. I ten protosticker. Jakim cudem. Regeneruje się. Dobra. Jakim cudem ta rakietnica mnie przez ściany bije? No to rakietnica, ona jest spakowana, żeby nogą się lepiej grało. A! Jejku, latanie do tyłu takie skomplikowane. No. A polatajmy sobie do tyłu. Gdzie czemu on jest? Teraz leci w tę stronę? Co tu się dzieje? Okej. Okay. Ale jak się dwa różne rodzaje śmigieł zastosuje, to one szybciej startują wtedy. Jeszcze szybciej? Wow, typ nie z plazmy w powietrzu trafił. Jaki koks. No i ten jeszcze... Tam pracownik jakiś. No nie. Dawno nie grałem tym robotem. No, no. Nie no, serio, akurat no tym... Dobrze. I śmigło mi nie działa. O, no bo widocznie przekroczyłeś prędkość. No, 200, tak? Nie wiem, ile. Nie, no ja latam 230, 40... No, ja latałem 250, ja latałem 200, a śmigło mi nie działało. Ale teraz... ty masz mniejsze czy większe? No, większe. A teraz lecę 280, teraz lecę 280 i działa śmigło. To widocznie za wolno leciałeś. Wiem, ej, może się buguje coś, nie wiem. Zależy. Nie mam paliwa w tych śmigłach może. Nie masz paliwa. Kurde, tankowanie robotów w Robocrafcie, to by było coś. No, na przykład Protoseeker by ci dawał paliwo. No. Energię musisz też doładować gdzieś. Tak. No, nie, ale, na... ale ubrzązłem. Dobra, stawaj robocie. Stawaj, walcz. Słaby jest ten mój sam. Dali się, naprawdę czemu się wszyscy poddają? O co chodzi? Nie wiem. Nie zobaczyli śmigła i powiedzieli nie. To nie dla nas. Za dużo. No ile wy śmigieł używacie? Ja jedno. No właśnie. Bo jedno za dużo. No w sumie tak. To jest zbyt OP. To jest zbyt OP. Ale ja myślałem, że oni to zrobią tak, że będzie zablokowane jakby tylko dla tej jednej osi, żeby się tego nie dało dla dronu używać, a tutaj się okazuje, że jednak nie.
No. Chyba teraz będzie problem, jakby... Ej! Jak nazywać jedno śmigło, jak drugie. Na Goldim może na to zamontować. No nie, ale Goldi jest... Nie. Nie. A ja w ogóle mam Goldiego niepomalowanego jeszcze. Gdzie to jest? O. A ja akurat sobie buduję hoverka na Strife'a z dwoma małymi śmigłami. No. Więc jak na razie to było wszystko na dzisiaj. Chyba tak. To było wszystko? Wiesz, nie. Może jeszcze dzisiaj się coś pojawi. No. Pa, ludzie od Tomka. Wy się chyba jeszcze tam nie żegnacie z live'em, więc ja się żegnam z moim odcinkiem. Zobaczenia odcinku. Pa, odcinku Tomka. Pa, tak.